Cześć. Na pewno każdy z Was zdaje sobie sprawę, jak ważna jest rozgrzewka przed treningiem pływackim. Ale często kończy się ona na spontanicznych wymachach rękami i zastanawianiem się, czy woda jest dzisiaj bardzo zimna, czy może trochę mniej. Oto trzy ćwiczenia z gumą, które pozwolą rozgrzać i wzmocnić Waszą obręcz barkową przed wejściem do wody. Zaczynamy! Lekką gumę zawieszamy na wysokości ramion w połowie jej długości. Robimy kilka kroków w tył w celu naprężenia gumy. Ręce trzymamy wyprostowane przed sobą pod kątem 90 stopni do tułowia. Ruch rozpoczynamy ściągnięciem łopatek, następnie przyciągamy dłonie do twarzy i prostujemy nad głową. Zginamy z powrotem do twarzy i powoli prostujemy. Ruch powtarzamy od 10 do 20 razy w 3 seriach. Stajemy na gumie w połowie jej długości, trzymając dwa końce w dłoniach. Gumę możemy zastąpić lekkimi hantelkami lub dwoma butelkami wody. Zginamy łokcie do 90 stopni i odwodzimy ramiona w bok, również do 90 stopni. Z tej pozycji robimy rotację zewnętrzną i wyprost ramion nad głową. Zgięcie ramion i rotację wewnętrzną do pozycji początkowej. Wykonujemy 10-20 powtórzeń w 3 seriach. Gumę mocujemy na wysokości łokci. Stoimy bokiem do naciągniętej gumy i łapiemy ją ręką, która jest po stronie zewnętrznej. Rękę zginamy w łokciu do kąta 90 stopni, następnie wykonujemy rotację zewnętrzną w ramieniu, pauzę i rotację wewnętrzną. Wykonujemy 10-20 powtórzeń w 3 seriach. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.